Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Przychodzi baba do lekarza, a nie, to nie to, to nie to, to nie to. Przychodzi murzynka do muzeum i wywala wszystkich białych na zbity pysk. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jest Instytut Sztuki w Chicago, dosyć potężna instytucja, nie tylko z punktu widzenia kultury, no, ale również z punktu widzenia powierzchni. Ona ma ponad milion stóp kwadratowych, no to jest mniej więcej 100 tysięcy, no z kawałkiem 100 tysięcy metrów kwadratowych. Ma 300 tysięcy najróżniejszych dzieł sztuki, obrazy, rzeźby i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo dużo. No i na dzień dzisiejszy ma 0 docentów. Docent w Ameryce, no to jest w zasadzie ktoś, kto jest ochotnikiem czy ochotniczką. No i w zasadzie takim przewodnikiem w muzeum, służy obywatelom bez pieniędzy, także no jest bardzo, bardzo odpowiedzialna praca, ale bezpłatna praca. No i teraz tych docentów już nie ma. Jedna szefowa, która przyszła, po prostu ich wywaliła na pysk. W muzeum, takim, jak się mówi, docent, no to tak jak wspomniałem, witają tych wszystkich wizytujących. Ludzie kupują bilety, ale ci ochotnicy nie mają pieniędzy. To jest właśnie najciekawsza sprawa. Są przewodnikami po wszystkich tych salach, wyjaśniają, tłumaczą, mówią, co tam się dzieje. No i Instytut Sztuki, Instytut Artystyczny w Chicago, no to miał na liście ponad 100 tych docentów, z czego 82 osoby były aktywne, także ciągle tam coś robili. No, do jakiego momentu? No, do takiego momentu, kiedy Monika Stein, czarnoskóra dyrektorka tego całego muzeum, tego instytutu, 3 września wysłała e-mail. Nie wysłała wcześniej jakiś koper, po prostu wysłała e-mail. Poinformowała wszystkich, że w zasadzie nie mają się co pojawiać, no i że poszli wszyscy na zieloną łączkę. Tak, także, no i co w podziękowaniu? W podziękowaniu za tą bezpłatną pracę, średnio ci ludzie tam pracowali, no może nie tyle pracowali, co byli aktywni, średnio byli aktywni 15 lat. Także niektórzy byli aktywni 25 lat, niektórzy 5, ale średnio wychodziło 15 lat. No i w podziękowaniu za to, co było zaoferowane, no było zaoferowane 2 lata darmowego członkostwa do tego muzeum. Nie na całe życie nawet, tylko na 2 lata. Także Weronika Stein, no chyba z ojcem nie zdecydowała się nie mieszkać w Izraelu. Matka mieszkanka Chicago, czarnoskóra, mieszkanka Chicago. No i została wychowana jako bardzo taka liberalna lewaczka, która doszła do wniosku, że jest za dużo białych. No bo wszystko się do tego sprowadza, że większość tych docentów, czy można powiedzieć w tym nowoczesnym słowniku dzisiejszym, to były starsze, białe kobiety, które w zasadzie miały pieniędzy, można powiedzieć, potąd. Także, że z nudów się bawiły w przewodników, w kustoszy, w historię sztuki, w studiowanie sztuki i tak dalej, i tak dalej. No i do tego miały sporo czasu. No nie każdy może sobie pozwolić na takie 3 rzeczy. No a one sobie właśnie pozwalały i to było takie hobby, to było to, że sprawiało im to przyjemność. No i Weronika Stein powiedziała, że to musi być bardziej zawodowy model, że to nie można polegać tylko na białych bogatych kobietach,
że to wszystko, że to muszą być zaangażowani wszyscy, wszyscy ze społeczeństwa, wszyscy z okolic, ze wszystkich grup koloru skóry, ze wszystkich grup finansowych, zarobkowych i tak dalej, i tak dalej. No i że trzeba zacząć zwracać uwagę na tą różnicę klas, no czyli przywołuje walkę klas, jak zwykle komunistka przywołuje, że trzeba zwracać uwagę na nierówność finansową, no czyli jak zwykle jak komunistka. No i to było takie wyjaśnienie, to było takie wyjaśnienie. Cały ten program tych docentów, no to zaczął się w 1961 roku w tym Instytucie Sztuki. Była tam taka rada kobiet, no i rada młodzieży, Liga Młodzieży z Chicago. No i oni doszli do wniosku, że właśnie młodzi, no i starsze kobiety, ciekawie by było, jak oni by byli ochotnikami w tym instytucie, no i przez 60 lat dziesiątki, setki tysiące tych wolontariuszy witali dzieci, kiedy przychodziły wizytorów, tych wszystkich wizytujących, również ci, którzy dawali jakieś donacje. No także to była dosyć duża praca. Muzeum samo w sobie, no to ma parę takich dzieł sztuki. Jeden z dzieł sztuki, jeżeli oglądacie Ziemkiewicza, no to on często pokazuje tą swoją książkę Ham niezbuntowany. No i tam widać taką kobietę, ona stoi taka dosyć smutna, to w sumie była chyba siostra tego malarza, no ale ona tak stoi, a drugi facet stoi z takimi widłami, też ma twarz taką dosyć ostrą, no to właśnie to jest amerykański gotyk. No to jest amerykański gotyk z 1930 roku, bardzo, bardzo znany obraz. No to właśnie ten obraz Granta Wooda jest tam w Chicago. No i drugi obraz to jest z 1942 roku, no to są Nocne Jastrzębie Edwarda Hoppera. To dla odmiany też jest znane. To ten obraz jest, ma tam prawie 2 metry. No i jest na rogu taki w zasadzie diner, czyli nad ranem siedzi taka para ludzi, no i ten barman tam im daje, no nie jest to miejsce alkoholowe, to jest bardziej miejsce na kanapkę o trzeciej nad ranem. No ale to są te dwa obrazy, które Instytut w Chicago ma, jedne z tych najsławniejszych. Wszyscy ci wolontariusze, wszyscy ci ochotnicy byli zaskoczeni. No, jeżeli tam rozmawiali, przekazywali swoją opinię w telewizji, w radiu. Także to była cała armia dobrze wyszkolonych ludzi, którzy byli chętni i byli gotowi do tego, żeby kontynuować edukację artystyczną ludzi, mieszkańców Chicago, no i zostali wywaleni na twarz. No, przyszłości oni nie mają, ale przypuszczalnie nie będzie kim ich zastąpić. No i to jest zawsze z komunistami ten problem, że komuniści wiedzą, co jest złe, ale nie potrafią znaleźć zamiennika. No i tutaj właśnie nawet doszli do muzeum. Co to zajmuje, żeby takiego docenta doprowadzić do jakiejś klasy, tak? Żeby byli dobrymi przewodnikami? No to bardzo rygorystyczny trening. Ci ludzie napisali taki list protestacyjny, no i w którym też wyjaśniali do wielu ludzi, że to zajmuje, że to jest 18 tygodni, dwa razy w tygodniu są zajęcia, żeby się zakwalifikować jako taki docent, jak i ten przewodnik. Później 5 lat cały czas trzeba kontynuować edukację, pisać jakieś badania,
no i pisać różne prace. Trzeba tam się zaznajomić z 13 różnymi, bo tam są, jest 13 różnych galerii na, te, na ten milion stóp kwadratowych. No i mają treningi do tego. Co miesiąc, dwa razy w miesiącu. Tak, także to jest robota na pełny etat później. No prawie na pełny etat. No daje im tą przyjemność, ale nie daje żadnych pieniędzy. Ci docenci, ci ludzie, ochotnicy nie za bardzo się zgadzali rozmawiać z nikim. No w zasadzie zostali zaszczuci. Jedna osoba to tylko powiedziała, że musieli fizycznie spędzać bardzo dużo czasu, że tam byli nieustannie, tam byli po prostu nieustannie i pomagali. Studiowali tą sztukę i tak dalej, i tak dalej. No i mieli bardzo bogatą wiedzę. To jest najważniejsze to, że mieli bardzo bogatą wiedzę, że umieli powiedzieć najróżniejsze ciekawostki i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie grupy czy pojedynczy ludzie zawsze się angażowali i wiedzieli, co odpowiedzieć. No w Chicago, w okolicach Chicago kompletna cisza, kompletna cenzura jest. Chicago Tribune to skrytykował Instytut Sztuki właśnie za takie przebiegłe i zwodnicze zachowanie, no bo to jednak wywalić tyle osób z dnia na dzień, no to jest dosyć wredne i perfidne. Robert Levy, no on też tam w Izraelu nie mieszka, czyli ten cały szef Instytutu bronił decyzji tej Weroniki Stein, no i powiedział, że nie ma różnorodności, że w muzeum w Chicago nie ma różnorodności rasowej i klasowej, no i dlatego to było to zrobione. No powiedział, że faktycznie nie było ostrzeżenia, nie było wspominania, że to nadchodzi, ale powiedział, że w sumie to nadchodziło już od 12 lat. No tak, także to faktycznie, to faktycznie wredność tych komunistów nie zna granic, żeby powiedzieć, że z dnia na dzień ludzie zostali wywaleni tylko ze względu, że są białymi chrześcijankami starszego wieku z większą forsą i powiedzieć, że to od 12 lat nadchodziło, to tylko komunista potrafi coś powiedzieć. No i zaczął tłumaczyć, że to wszystko trzeba, że świat się zmienia, że Chicago się zmienia, że muzeum się zmienia, no i że Chicago Instytut Sztuki musi mniej więcej reprezentować to, co potencjalni ludzie, którzy będą odwiedzać muzeum, sobą reprezentują. Jedna z tych docentów, no to powiedziała, że może pod względem skóry nie byli za bardzo tak różnorodni, no ale byli różnorodni pod względem klasowym, no bo tam był jeden dozorca z kompleksu apartamentów, był strażak, byli nauczyciele. No ciekawie, jedna z tych docentów, z tych przewodniczek, no to Murzynka, no to ona dla odmiany ma galerię artystyczną, no i powiedziała, że nie było tam różnorodności. No ale jeżeli jedna na 80 była, no to przypuszczalnie było tam jeszcze więcej niż jedna. To jest nadzieja, że ona ściągnie więcej czarnych do tego, żeby byli ochotnikami. No znając życie, no to zlikwidują ochotników, podniosą ceny, albo jak cen nie podniosą, to poproszą o dotacje z podatków stanowych czy federalnych. No i znowu się zaczyna robić budżetówka. Także białe, starsze, siwe, dobrze usytuowane wolontariuszki zostały wywalone. No i z ochotników to zawsze jest dużo więcej pożytku niż ludzi, którzy są opłacani, no bo oni w sumie olewają. Cały ten
Instytut nie wyjaśnił, dlaczego tak w takiej masie wyrzucił tyle ludzi i nie wyjaśnił, dlaczego jakoś powoli nie chcieli zrobić tej różnorodności. No ale to jest tak z komunistami, tak? No, w Związku Radzieckim no to po prostu wysyłali w ciągu nocy na Syberię, a tutaj wywalają na twarz. No i to za bardzo nie będzie się opłacało, bo jednak w tym rejonie Chicago cały ten instytut to polega na tym, że tam jest bardzo dużo pieniędzy właśnie ze średniej klasy, z białej średniej klasy amerykańskiej, od tych osób, które w zasadzie praktycznie zostały wyeliminowane i wyrzucone. Także Instytut Sztuki w Chicago za 50 lat po prostu chyba zejdzie na psy. Będą się starali mieć subsydiowanie. No to mniej więcej tego rodzaju jak Janda i cała reszta tych wszystkich gamoni artystów polskich, no to w Ameryce właśnie idzie w tym kierunku, ale to zabija po prostu sztukę, zabija wszystko, co tylko mogą. Także że wywalili ludzi, którzy pochodzą z tych z klas, sfer i grup, które dają pieniądze na instytut. No, przypuszczalnie to zacznie wysychać już bardzo szybko. No oni przypuszczalnie chcą się podłączyć bardziej do młodszych pokoleń, do innych pokoleń, do innych kolorów skóry pokoleń. No ale jak to zrobić? Tak? No jeżeli ludzie nie mają zainteresowania w tej sztuce, no to trzeba będzie posprzedawać te wszystkie obrazy europejsko-chrześcijańskie, no i trzeba będzie je wypełnić jakimś innymi rzeczami. I to się zamieni, powiedzmy, no nie wiem, w co to się zamieni. Każdy może sobie wyobrazić, w co to się może zamienić. Będzie mniej możliwości, to wszystko zdziadzieje, spsieje, zejdzie na jak to mówili, wpuścić komunistów na Saharę, to piasku zabraknie. Teraz wpuścić komunistów do muzeum, to po prostu zarośnie chaszczami, tak, rośnie chasztami. To jest makabryczne zniszczenie. No i to wszystko w dobrym